mzpitu.tv. Telewizja Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Ile może i powinien jednorazowo wypić mężczyzna? Jak te wartości zmieniają się w zależności od płci? Rozmawiamy o tym z Błażejem Gawrońskim, dyrektorem Miejskiego Zespołu Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Kiedy ewentualnie możemy mówić o tak zwanym, jeśli mogę takiego sformułowania w ogóle użyć, bezpiecznym spożyciu alkoholu? Jest jakaś taka granica, której przekroczyć nie można, kiedy to już będzie ten umowny krok za daleko? Jedna dawka standardowa, te 10 gramów czystego spirytusu, jest zawarta w 250 ml, czyli szklance piwa 5%. 100 ml, czyli lampka wina 12%. To właśnie jedna porcja standardowa i 30 ml, czyli malutki kieliszek wódki 40%. WHO mówi, ok, jeśli w tygodniu mamy zbliżyć się do tego modelu bezpiecznego picia, to 2 dni muszą być obok siebie bez alkoholu. Więc w tygodniu 2 dni są wyjęte i człowiek nie powinien absolutnie unikać spożywania alkoholu w 2 dni obok siebie. Natomiast pozostałe 5 dni w tygodniu może wypić tylko mężczyzna. 4 dawki standardowe, czyli 2 piwa półlitrowe lub 1 piwo w przypadku kobiet, czyli 2 dawki standardowe. No i okazuje się, że po przyjęciu tego typu algorytmu spożywanie większych ilości alkoholu jest piciem ryzykownym. Tak to jest wprost powiedziane. Jakie te czynniki, panie dyrektorze, stricte fizyczne mają wpływ na tą tolerancję? Mówi się, że jak człowiek tęższy czy mojej postury, teoretycznie wypić powinien, czy móc powinien wypić więcej. Ta waga, masa ciała, co tutaj decyduje? Osoby szczupłe, wręcz można powiedzieć chude, rzeczywiście ta sama ilość alkoholu wprowadzona do ich organizmów powoduje wyższą ich zawartość alkoholu, stężenie alkoholu we krwi, a więc jest to bardzo wyraźnie różnicowane ze względu na posturę, na budowę ciała. Jeszcze inaczej jest u kobiet, można przyjąć, tak, ale to dokonuje pewnych uproszczeń oczywiście, można powiedzieć, że kobieta pijąc tą samą ilość alkoholu, nawet przy tej samej wadze ciała, jak mężczyzna, często kobiety ważą podobnie, spożywając tą samą ilość alkoholu, piją prawie 2-krotnie więcej. Co z czynnikami, panie dyrektorze, no nazwijmy to zewnętrznymi, o których chyba bardzo często zapominamy, bo no to piwo wypite w intensywnym słońcu chyba zadziała inaczej niż piwo wypite przy temperaturze, jaką mamy teraz, jesienią, zimą za oknami. Temperatura, ciśnienie atmosferyczne też będzie mieć wpływ? Upały i spożywanie alkoholu, a w szczególności, mówi pan o piwie, ale w szczególności spożycie napojów stężonych, przyczynia się do tego, że bardzo gwałtownie organizm reaguje na przyjęcie tej dawki. To wiąże się oczywiście z procesami, które nawarstwiają się w organizmie. Tutaj proces chłodzenia naturalny, a alkohol, prawda, powoduje wzrost ciśnienia, a więc ciepłoty ciała. Jest to szalenie niebezpieczne ze względu na to, na działanie samego alkoholu jako alkoholu, ale właśnie zaburzenie całkowicie tej termostatyki organizmu, która może powodować nawet zajścia śmiertelne w warunkach ekstremalnych. Gdzie szukać takiej kompleksowej informacji na temat tego, no ile przy założeniu, że to są te warunki laboratoryjne, alkoholu wypić mogę? Strona ogranicza.pl to będzie rzetelne źródło informacji w tym przypadku? Zachęcam oczywiście. Nasza kampania Nowy Zwyczaj Ograniczaj służy właśnie temu, żebyśmy zrozumieli, jeśli już mamy spożywać alkohol, a wiem, że jednak wiele osób używa alkoholu, to żebyśmy go używali w sposób rozważny. A więc wiedzieli, w jaki sposób ograniczyć się w tym spożywaniu po to, żeby pić no, w miarę bezpiecznie. Nie chcę powiedzieć w pełni bezpiecznie, bo spożycie każdej ilości alkoholu jest niebezpieczne, ale w miarę bezpiecznie. mzpitu.tv